Linus Cabrio. Co się cieszysz? Linus Cabrio. Linus, linia. Cabrio, kabriolet. Linia kabrioletów, tak? Ale to jest nazwa transporterka włoskiego. Włoski transporterek do przewożenia piesków małej rasy, jaką jest Yorkshire Terrier, Chihuahua, Maltańczyk, Shih Tzu i tak dalej. Linus. Linus Cabrio. Linus Cabrio. Super transporterki produkcji włoskiej. Prawdopodobnie wykonywane w Chinach na zlecenie Włochów. Ale są to doskonałe transporterki. U mnie po 10 lat nie ma pęknięć, żadnych uszczerbków, uszkodzeń. Lekki plastik, trwały, mocny. I łatwo się otwiera od góry. Szerokie skrzydła. Duży otwór, przez który wkładamy pieski do transporterka i wyjmujemy z transporterka. Ja mogę włożyć nawet dużą suczkę z dużym brzuchem w czasie ciąży. W ostatnim dniu ciąży na przykład, 63. Prawidłowo poród się odbywa w 63. dniu. Od momentu, od dnia zapłodnienia. Ale prawidłowo jest to zakres między 58 dniem a 63. Jeżeli szczeniaczki się urodzą w 55 dniu, nie mają szansy na przeżycie. Są to wcześniaki z niedorozwojem płuc, ale wszystkiego niedorozwojem, nawet nie mają okrywy włosowej. W ostatnich dniach tworzą się włosy na skórze szczeniaczka płodu. Urodziły mi się wcześniaczki, urodziły się nawet z poronienia wczesnego. Taki wcześniaczek zamiast mieć błyszczące włoski ma tak jakby papier ścierny, szary. Szorstki. Jego ciałko jest szorstkie i szare, a nie czarne i nie lśniące i nie gładkie, nie aksamitne. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dopiero kiełkują włoski. Kiełkują. No i wtedy trzeba uważać, żeby taki piesek potrafił zassać cycusia, brodawkę sutka mlecznego mamusi, żeby mógł dobrze pić. Samodzielnie, bo jak nie samodzielnie, to trzeba mu pomóc, jeżeli chcemy pieska utrzymać przy życiu. Jeżeli ręką machniemy, a co natura dała, to natura odbierze, albo co ma wisieć, nie utonie. A nie się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Czy ten szczeniaczek ma przeżyć, czy nie przeżyć, niech to natura rozsądzi, to wtedy nie robimy nic. Ale jeżeli chcemy szczeniaczka zachować przy życiu, bo warto, bo widać, że jest papuśny, fajny, tylko jeszcze brakuje mu kilku dni, szkoda, że się za wcześnie urodził, no to go możemy zachować przy życiu, karmić strzykawką. Ja stosuję dla takich małych osesków, które ważą 58 gram, 60 gram, 70 gram, 75 gram. Ja stosuję strzykawki insulinowe. Najcieńsze strzykawki, jakie są w aptece. Oczywiście bez igły. Sama strzykaweczka. I wtedy mleczko Baby Dog Milk Royal Canin. Baby Dog Milk firmy Royal Canin. Jest to mleczko dla szczeniąt. Nie można dawać mleka krowiego ze sklepów ludzkich, artykułów spożywczych. Nie wolno. Będzie biegunka, sraczka, piesek się odwodni, nie przeżyje, nie ma szans. Nie dość, że nie ma cycusia mamusi, to jeszcze sztuczne mleko, ale jeszcze w dodatku krowie nie wolno. Trzeba kupić mleko w proszku, które jest substytutem, jest zbilansowane i bardzo fajnie pieski rosną po Royal Canin Baby Dog Milk.
Takie mleko można kupić przez internet albo w sklepach zoologicznych, raczej nie, ale w lecznicach, u lekarza weterynarii. Jak nie ma, to zamówić. Czasami nie ma czasu na zamawianie. No, ogolone uszka i uszka swędzą. No przecież trzeba się podrapać w uszko. Trzeba się w uszko podrapać. W ogolone uszko, umyte. Może woda nie wypłynęła z uszka. Były wczoraj kąpane, dzisiaj nie. Wczoraj kąpane, są świeżutkie, pachnące. Być może woda się dostała tej panience. Tej czarnej panience się woda dostała do uszka, tak? I teraz woda swędzi, musi wypłynąć. Piesek podrapie się po uszku. Wszystkie pieski były na przeglądzie u lekarza weterynarii badane. Wszystkie są zbadane. Mają czyste uszy, dziąsła, zęby, oczy, skórę. Nie mają przepukliny ani pępkowej, ani pachwinowej. Nie mają też... Mają prawidłowe zgryzy. No są cudne lale. Tytusia, malusia, kunatanka. Tytusia, malusia, kunatanka. Jak słuchają. Tak, bo ja taki dziwny głos to słuchają, bo jak normalnie mówię, to one mają mnie gdzieś. Ale jak coś takiego innego powiem, to od razu jest widownia. Od razu patrzą, a mi chodziło o to, żeby zwrócić ich uwagę, żeby popatrzyły w oko kamery, wprost na mnie, tak? Tytu, 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 kiku, kiku, kaka, kuka, ka. I pomruczanko tu jest, i pomruczanko, i kitanko. Teraz ja go wziąłam tu na ręce i będę ja mu to uszko teraz drapać. Co? Wzięłam cię na kolanka? Wzięła pani na kolanka i będzie teraz drapała po uszku? Tytula ta 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 ra ta ti 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 tu ra ta 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 ru ta ru tu 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 ta ta ru ta ti kara ka ku 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 ka kara ka ku ku ka ka ku ku ka ka ku 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 ka ka ku. Bo ja mam przedszkole. Ona wyszła żłobek. I co? I co, panienki? Śliczne paniuteńki, śliczne cyculeńki, moje cycuchny, moje cyculki, moje cyculki, na takiej karmie wyhodowane, wykarmione, takich worków to ja, tyle, że o, tyle, że ho, 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 ho. Dobra karma, pyszna karma. Bardzo pyszna jest ta karma. I zajrzymy tu do środka. Co tu jest tam w środku? Co tam jest? To są takie małe zianka. Małe takie trójkąciki. O, pyszota, pyszota, pychota. Och, wy małe bąki. Ku, 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 ka, 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 ki, 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 ki. Chyba koniec na to ujęcie. No więc omówiłam już w tym filmie Linus Cabrio od kabrioletu. Bardzo dobre transporterki. Pytać w sklepach zoologicznych albo sobie wbić w Google Linus. Linus od liny. Linus Cabrio. I to są transporterki. Bardzo spadła cena. Ja je kupowałam kiedyś po 150, potem po 130, a teraz poniżej 100. Każdy może kupić. Kolory różne. Różowy, cyklamenowy, pomarańczowy, zielony, żółty, fioletowy, niebieski, granatowy, antracytowy, czarny, czekoladowy. Mnóstwo kolorów. Mnóstwo. Au, 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 au. No i co to jest? Co to jest, żeby mi tak skarpetę obrabiać? Dobra. Uciekaj, łobuzie. No i za moją nogą. I one się tak nie boją. Pani Gosiu, moje psy, ja tak szarpię.
Psy są takie wylęknione, wystraszone, wycofane, bojaźliwe, bo ja je tak szarpię, one się mnie tak boją, uciekają po kątach, od ludzi stronią i się chowają w mysią dziurę. Tylko każdy klient, który do mnie przyjedzie, bierze Yorka i nie wie już, którego wybrać, bo wszystkie są rozkoszne. Zachwycające, cudowne, wspaniałe, pachnące, błyszczące, zdrowe na 1000%. Ja się nie boję wizytu lekarza weterynarii w żadnej klinice, na żadnych badaniach. Proszę zrobić wymaz z gardła, z ucha, proszę zbadać kał, mocz, krew, skórę, nawet ze skrobiny ze skóry. Proszę zrobić badania moim psom. Pani Gosiu, która napisałaś na mnie donos, fałszywe oskarżenia 7 maja 2019 roku. Kobieto, coś ty tam na was groliła, coś ty tam nie obróciła tak śmierdzącym błotem, jak mogłaś. Wyfiokowana przyjechałaś do nas, mój mąż się zdziwił, że przezroczysta sukienka. Jak można do obcych ludzi przyjeżdżać w przezroczystych sukienkach? Do hodowli, no ludzie kochani. Ale w ogóle, jeżeli chcecie, przyjeżdżajcie do nas, nawet w bikini. Mi tam nie przeszkadza. Ja jestem kobietą, mi tam nie przeszkadza. Można przyjechać do mnie w bikini, można przyjechać do mnie w kabaretkach, w pończoszkach, w siateczkach. Kto jak chce, niech przyjeżdża. Ale jak już tak się wyfiokuje, nastroszy piórka, to drugą osobę musi obsmarować śmierdzącym błotem? Och... Kobieto, nie zapomnę ci tego. Co roku będę ci wysyłała SMS-em życzenia z okazji kolejnej rocznicy. W tym roku ci wysłałam, w maju. 7 maja. 7 maja napisałaś donos. Na mnie, moją osobę, moją rodzinę, moją hodowlę, moje psy. Jaki miałaś, kobieto, w tym interes, żeby komuś tak dokuczyć? Tak poniżyć? Tak upokorzyć kogoś, pracowitych ludzi, szczerych i oddanych całym sercem swojej pracy w hodowli jednej, jedynej rasy Yorkshire Terrier od 20 lat? Kobieto, czemu jesteś taka zawzięta, zacięta, złośliwa i mściwa? Czemu? Czemu? 4 maja 2019 roku byłaś z mężem 2 razy w ciągu jednej soboty, 2 razy o 11:30, 12 i drugi raz o 17:30 tego samego dnia, dnia 4 maja 2019 roku. Byłaś 2 razy ze swoim mężem w naszych progach. Pierwszy raz wizyta w ogrodzie. Maj, ogródek, ciepło, piękny mamy ogródek, tam gdzie byłaś było pięknie, specjalnie wszystko urządzone dla Yorków. Drugi raz jak byłaś, kobieto, ze swoim mężem, niby po suczkę czarną, smolistą, zupełnie czarną, niewybarwioną, taką chciałaś, taką ci przygotowałam. To była 17:30, tak? 4 maja 2019 roku o 17:30. I co? I byłaś wtedy u nas. U nas, to znaczy u mnie. U mnie. Ja jestem kobietą. U mnie byłaś. I co się nie podobało? Co napisałaś? Jaki fetor, jakie szmaty, dla ciebie takie kocyki, co leżą, takie podkłady, takie wszystko, takie ręczniki, które wisiały na linkach, na podwórzu i schły, ręczniki kąpielowe, kupione w JISK, kupione w IKEA, kupione w Makro, kupione w hurtowniach i w Łodzi. I takie ręczniki kąpielowe o wymiarze 70x40 to dla ciebie, kobieto, są szmaty? To są szmaty? W hodowli są szmaty? Ogrom szmat? Ogrom kartonów, fetor, psy brudne, wycofane, bojaźliwe, strachliwe. Ja je szarpałam, ja na nie krzyczałam w sposób taki, że zamknij się? Zamknij się, ja? Masz to nagrane, kobieto? Masz na to dowody w ogóle? Co ty widziałaś? No, ja chciałabym zobaczyć te wszystkie dowody.
Chciałabym zobaczyć, chciałabym w ogóle konfrontacji, chciałabym spotkania w obecności prawników. Nie zasłużyłam, jestem już starszą osobą, nie zasłużyłam na takie traktowanie, takie poniżenie i na taką fałszywą obmowę, na fałszywe oskarżenia. Zamykam to nagranie. Zaczęłam bardzo pięknie, wesoło, ze śpiewem na ustach, a kończę z kwaśną miną. Póki się nie rozliczymy, pani Gosiu, póki sprawa nie będzie sfinalizowana za te fałszywe oskarżenia, to ja nie będę miała spokoju i nie zamknę tego tematu. Niech ludzie wiedzą, ja nie mam nic do ukrycia przed ludźmi, przed internautami, przed amatorami, zawodowcami, przed konkurencją, hodowlami i przed innymi różnymi stowarzyszeniami. Nie mam nic do ukrycia. Zamykam, pozdrawiam oddanych mi szczerych fanów. Kocham was, naprawdę. Do usłyszenia w następnym filmiku.